Cześć. Zapraszam do dynamicznego stretchingu powięziowego. Troszkę się spocimy, będziemy przechodzili przez dosyć obszerne zakresy ruchu lub też będziemy chcieli powiększyć zakresy ruchu, które są w tym momencie dosyć skromne. Zaczniemy sobie od pracy na dolnych stawach. Przejdziemy przez stawy skokowe, stawy kolanowe, stawy biodrowe. Potem przejdziemy do docelowej części stretchingu. Zaczniemy od wolniejszych ruchów. W każdej z tych pozycji będę starał się Wam przekazać jak najwięcej informacji, które według mnie w tym treningu są ważne. Końcowa część będzie troszkę bardziej dynamiczna, przez co też powięź popracuje o wiele mocniej, będzie mogła się znowu nawodnić i wypłukać zastaną wodę. A wy będziecie mogli się spocić. Zapraszam. Wystaw lekko nogę do przodu. Teraz wyjeżdżaj kolanem przed siebie, przed linię palców. Każdy ruch kolana nie idzie w linii prostej, tylko staramy się ściągnąć lekko kolano do środka. Dzięki temu stawy w stopie rozluźnią się względem siebie. Prowokujemy stopę do takiego ruchu pronacyjnego, czyli wypłaszczenia stopy. 10-12 ruchów na stronę. Możesz położyć dłonie na biodrach. Możesz też puścić je luźno wzdłuż ciała. Zmiana nogi. Kiedy ramiona są luźno wzdłuż ciała, możesz zobaczyć, że ten moment pchnięcia kolana to jest też moment, w którym przeciwna ręka zaczyna iść lekko do przodu. Jest to nic innego jak troszkę przerysowany, ale jeden z momentów w chodzie. Kiedy stopa ląduje, powinna się lekko wypłaszczyć, a przeciwny bark pójdzie do przodu. Zmiana nogi. Trzymając cały czas stopę z przodu dociśniętą do ziemi, zaczynamy wykonywać krążenie w kolanie. Przechodzisz przez wyprost kolana, lekko do boku, zginasz kolano, lekko do środka, znowu wyprost. Tak jak wcześniej, możesz zauważyć, że kiedy kolano schodzi do środka, na stopie zaczyna się taki subtelny ruch wypłaszczania. Ten łuk zaczyna się wciskać w stronę ziemi. Druga noga. Pamiętajcie, żeby ten krok nie był zbyt duży, tak żeby tam, gdzie kończą się palce jednej stopy, zaczynała się pięta drugiej stopy. Takie rozpoczynanie od stóp jest ważne, dlatego że to jest nasze połączenie z ziemią. Wszelkie informacje, które są zbierane na poziomie więzadeł stopy lub też więzadeł stawu skokowego i całej powięzi są przekazywane do mózgu i wywołują szereg reakcji w odpowiedzi na to, jakie podłoże pod stopą mamy. No jeżeli chodzimy w butach z wysokim podbiciem, dosyć często lub też rzadko kiedy chodzimy, to praca tych receptorów ulega upośledzeniu. Stopy rozgrzane, kolana rozgrzane. Możemy przejść do bioder. Dokładnie ta sama pozycja. I teraz kolano się nie rusza, ale Twoja miednica zaczyna iść w tył, do boku, do przodu, do boku. W tył, do lewej strony, w moim przypadku, do przodu, do boku. Czyli kość udowa jest zafiksowana w miejscu. Nie dzieje się to przez jakiś stelaż zewnętrzny. Ten stelaż, który trzyma naszą kość udową w miejscu, to są Twoje mięśnie. Jest to już w kontekście czucia swojego ciała dosyć wymagające ćwiczenie. Dlatego jeżeli nie wykonujesz go poprawnie, totalny luz. Prawdopodobnie wykonujesz je pierwszy raz w życiu.
ma prawo ci nie wychodzić, masz prawo się frustrować. Ale jeżeli też go nie będziesz wykonywał, no to w życiu nie poczujesz, jak pracuje twoje biodro. A jeżeli dużo siedzisz, mało tych bioder używasz, to pewnie nie czujesz, jak się zachowuje twoje biodro na co dzień. Druga noga. Można powiedzieć, że trochę was oszukałem. Z tym, że trening będzie stretchingiem dynamicznym. Jak do tej pory oczywiście. Bo raczej skupiamy się na tym, żeby wyczuć, co się dzieje. O, kliknęło mi. Co się dzieje w stawach. Niemniej jednak jakoś musiałem zacząć ten filmik, żeby ktoś doszedł do tej czwartej, piątej minuty, w której zaczniemy docelowe ćwiczenia. Zauważcie, że jak zegnę nogę z tyłu, to jest mi jeszcze łatwiej pracować na tych biodrach. Jeszcze więcej tego zakresu ruchu mogę wybierać. Ok, załóżmy, że już zrobiłem dużo, że już świetnie czuję biodra, świetnie czuję kolana, świetnie czuję stawy skokowe. Przejdźmy sobie do niskiej pozycji, do pozycji wypadu. Najważniejsza rzecz w tym momencie oczywiście to jest paluch. Paluch jest zakorzeniony w ziemię. Żadnych takich pozycji na tę chwilę, tylko to. Paluch w ziemi to większe prawdopodobieństwo, że pracuje pośladek. Odłóż dłonie na ziemi. Jeżeli jest ciężko, jakaś piłka, boks, żebyś miał podwyższenie. W tej pozycji, paluch zakorzeniony, podnosisz kolano z tyłu. Wyprostuj nogę z przodu, schowaj głowę, wróć. Wiele osób mogło w tym momencie nie wyprostować nogi i się na mnie wkurzyć. Nie musicie prostować tej nogi. Dążenie do wyprostu to jest to, czego oczekujemy, żeby rozciągnąć tył uda i kawałek wewnętrznej strony uda. Zrób takich powtórzeń 12. Uginasz obydwa kolana, prostujesz obydwa kolana. Tyle, ile jesteś w stanie. Cała stopa doklejona. Wdech. Wydech, patrzę w przód. Wdech. Wydech, patrzę w przód. Załóżmy, że 12. Szeroko paluchy. U dłoni, u stóp też. Wdech na górze. Wydech. Wdech. Wydech. Jak jesteś w tej pozycji, może się pojawić ciągnięcie na dole pleców w tej pozycji. I to jest normalne. Mięsień dwugłowy uda według niektórych opracowań wykazuje pewną ciągłość mięśniowo-powięziową z mięśniami, które biegną przy kręgosłupie. Więc tak, rozciągasz tył uda, a leczysz plecy. Ok. Zostańmy w tym klęku. Noga do boku. Jestem zwolennikiem raczej ustawiania całej stopy na ziemi z racji na to, że tutaj taśma boczna w okolicach kostki będzie się bardzo mocno rozciągała. A raczej mamy tendencję do, zwłaszcza my panowie, do sztywności w tym obszarze. Palce patrzą w przód. Rozciągamy wewnętrzną stronę uda. Uśmiechnij pupcie. To jest pupcia smutna. To jest pupcia wesoła. Bo jak rozweselisz pupcie, to szybciej poczujesz stretching tutaj. Jeżeli borykasz się z bolesnościami w dolnym odcinku pleców, to nie przesadzaj ze swoją radością na pupie. Niech ona będzie taka stonowana. Tak jak pan lekarz może zalecić, żebyś już tak nie szalał na treningach, w życiu. Zmiana kopytka. Pupa uśmiechnięta. Możesz też ruch zsynchronizować z oddechem. Tutaj wdech. Przepraszam. Tutaj wydech.
A tu wdech. Wdech. Wydech. Wdech to ekspansja stawów, otwieranie się stawów. A więc w tym wypadku jeszcze mocniejsze uczucie rozciągania. Z tym oddechem też nie przesadzajcie. Nie róbcie zbyt głębokich oddechów, żeby nie wejść za szybko w stan hiperwentylacji, bo możecie poczuć niepokój. Ok, wracamy do pierwszego ćwiczenia. Cała stopa usadowiona. Dodajemy stretch. Wyskok. Zmieniam nogę. Ja chcę, żeby ta stopa wylądowała patrząc w przód. Nie to. Nie to. Nie do boku. Wszystko jest w jednej linii z kolcami biodrowymi. Stretch. Uginasz kolano, wybijasz. Stretch. Uginasz kolano, wybij. Wybij się wysoko, bo to jest taki nasz wstęp do skoczności. Możesz bardzo łatwo odciążyć biodra, odciążyć plecy, a i tak wykonywać mega super opłacalny i budujący eksplozywność trening plajometryczny, czyli trening skoczności. Zobaczcie. Jak jestem tutaj na dole i chcę wykonać skok, to mogę wykorzystać elastyczny odstrzał mojej powięzi, więzadła, wszystkiego, co jest elastyczne w moim ciele. Wykonując szybki przedruch kolano w dół i od razu odbijając się do góry. Tak jakbyś pracował na jojo, to jest jojo w dole, odbija się, wyskakujesz. Szybko w dół odbicie, powrót. Krótki ruch, powrót. No i wracamy do stretchu. Stretch, odbicie. Stretch, odbicie. Stretch, odbicie. Stretch, odbicie. Jak lądujesz, ugnij z tyłu kolano. Od razu. Głowa w przód. Przód, w dół. W dół, przód. Ok. Trochę się mogłeś zasapać, ja nie. To jest deszcz. Z racji na to, że w metodyce treningu stretching, treningu mięśniowo-powięziowego przyjęło się, że żeby rozciągać najpierw taśmy przednie, tylnie, potem dopiero wszelkie ruchy rotacyjne. No rozgrzaliśmy trochę ten tył. Przejdźmy do przednich taśm. Oczywiście przednie też tu rozgrzewaliśmy na tym poziomie w wykroku. Ale teraz w ramach odpoczynku szeroko palce. Przejdź na kolana. Schowaj się między ramiona. Wydłużasz ręce. Wdech. Wydech. Oczy patrzą w górę. Głowa patrzy w górę, broda zadarta, pupa naprężona, czyli nie wypadasz i nie wisisz na swoich lędźwiach, tylko trzymasz naprężenie na pupie. Szeroko buzia. Powrót. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Osoby, które są zaprzyjaźnione psychologią, psychodynamiką, naukami psychologicznymi, mogą sobie utożsamiać ten moment z relaksacją, wyrzuceniem wszelkich negatywnych emocji, a w ten moment jako nabudowanie napięcia przed wyrzuceniem. Jeżeli masz dużo negatywnych emocji, nie przesadzaj, bo sobie jeszcze zrobisz krzywdę w tym ćwiczeniu. Wdech. Wydech. Wdech, odpycham się, wydech, wdech, tu cię może rwać, wydech, byle nie za mocno. Szukamy takiego stretchingu 60-70%. Level wyżej, czyli podpór przodem.
Klasyczny plank, dłonie pod barkami, pupcia lekko uśmiechnięta, ale tylko jeżeli czujesz, że masz tutaj naprężenie na brzuchu i nie bolą cię dolne plecy. Pupcia do góry, pięty ciągną w ziemię. Możesz poczuć rwanie na łydce, możesz poczuć rwanie pod kolanem lub też pod pupą. Im bardziej uśmiechniesz pupę, tym bardziej będzie rozciągane, tym mocniej się to wszystko wyciągnie. Wdech. Miednica nisko. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Przeginasz jak elastyczny pałąk, troszkę szybciej. Wdech. Wydech. Odbij. 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 Każdy ruch, pięty w dół, głowa w górę. Szeroko bucia. Jeżeli uważasz, że nie masz w sobie gniewu i złości, a podobało się tobie to ćwiczenie, to zastanów się jeszcze raz, czy nie masz w sobie gniewu i złości. Przechodzimy dalej. Taśma front, przód rozciągnięta. Taśma back, tył rozciągnięta. Przechodzimy do skrętów. Ta sama pozycja, kolano z tyłu w górze, lekko ugięte. Skręt, ten jest łatwiejszy. Skręcasz się barkami, dopiero potem idzie dłoń. Żeby nie było, o, zrobiłem. Nie. Odkręcasz bark. Przeskok. Bark w jednej linii z barkiem. Przeskok w jednej linii z barkiem. Zobacz teraz. Szeroko palce i przeciągaj dłoń. Możecie tu na barku, na łokciu i na przejściu w nadgarstku zacząć mocno rwać. O, padł za ręką. Zostajemy w tej pozycji. Wychodzimy do góry. Stąd sięgam nad głowę. Ćwiczenie odpoczynkowe, ale nadal stretching. I przeginam klatkę piersiową do boku. Zauważ, że to nie jest biodro wychodzące w bok. Ono zostaje w jednym miejscu. To, co jest powyżej, zaczyna schodzić do boku. Wdech. I teraz. Prawa ręka, bo prawa noga z przodu idzie do przodu. Lewa ręka do tyłu, patrzę za ręką. Wydech. Wdech. Rozciągnij ręce jak najmocniej do boku. Wydech. Wdech. Wydech. Może ja już nie będę powtarzał tego wdech, wydech. Kolano zostaje w miejscu. Zmiana strony. Do góry. Ta ręka ciągnie, biodro zostaje. Wdech tworzy ekspansję. Wydech buduje zakres. Wiele osób nie ma w zwyczaju skręcać głowy za ruchem. Jednak warto, bo w codziennym świecie raczej słyszymy impuls, widzimy impuls, więc najpierw chcemy zobaczyć, co tam jest, czyli skręcam głowę, dopiero potem za tym ruchem podąża ciało. Czyli skręcaj głowę, żeby nie było tak, że jesteś elastyczny tutaj, a tu jest dramat, bo się zbudują napięcia, a tu jest bardzo dużo naczyń, które pomagają twojemu mózgowi
żyć. I bardzo dużo nerwów, dzięki którym oddychasz do przepony i możesz ruszać rękoma jak ja. Okej. Wracamy do naszego wykroku. Znowu stretch. To macie tak napięte, że dużo razy będziemy powtarzali. Powrót, odbicie. I druga ręka się skręca, czyli prawa noga zostaje, prawa ręka zostaje na ziemi. Kolano w górze. Skręcam się bark nad barkiem. Zobaczcie, tu mam taką piękną podporę dla mojego łokcia, żeby się nie przewrócić. I to wzmacniam przewodziciela. Powrót. Stretch. Skręt. Powrót. Przepraszam. Stretch. Skręt. Powrót. Głowa się skręca. Z racji na to, że to jest ten moment, kiedy jestem coraz bardziej zmęczony, mogą się zacząć takie niewdzięczne, motywacyjne teksty z mojej strony. Więc jeżeli coś takiego się pojawi, to nie miejcie mi tego za złe. Swego czasu pobłądziłem trochę w tematach treningu mentalnego. Jeszcze 4 ruchy. Błędy się zdarzają. Na błędach się uczymy. Okej. Może być tak, że ta intensywność się trochę nabudowała. U mnie się nabudowała. To w ramach odpoczynku przejdziemy do takiej prostej pozycji. Żabci. Może się zdarzyć tak, że jest bardzo nieprzyjemnie tutaj. To zróbcie żabcie na jedną stronę. Dokładnie to samo, co robiliśmy wcześniej. Potem na drugą. Tylko już teraz nie róbcie powtórzeń. Tylko zostańcie sobie w tej pozycji. Przechodząc na łokcie, sprawiacie, że wasze barki, wasz tułów jest niżej niż wasza miednica. A konkretnie mięśnie dna miednicy. To jest bardzo ok, ponieważ przez taką dużą ilość pracy siedzącej, chodzenia, biegania lub też dźwigania ciężarów, to strasznie mocno to dno miednicy się napina. No i nie do końca jest to ok. W pewnym momencie mogło się pojawić raz, że problemy z zakresami ruchu. Dwa, że jednak problemy natury uroginekologicznej. Takie jak nietrzymanie moczu, wszelkie bolesności z tej okolicy. Dodatkowo też trzeba pamiętać, że przepona dna miednicy, ona gdzieś jest funkcjonalnie współgra z przeponą oddechową, więc wszelkie napięcia tam będą powodowały zakłócenia we wzorcu oddechowym. Z punktu widzenia wymiany gazowej jest to nie ok. Z punktu widzenia posturalnego też to jest nie ok. Więc dbajcie o takie okresy w treningu lub też po treningu, kiedy miednica znajduje się wyżej niż wasza głowa. Idziemy dalej. Poskakaliśmy sobie trochę. Poskaczmy jeszcze więcej. Bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby Achilles pracował dużo. A żeby go za bardzo nie przeciążać, no to warto wykorzystać te pozycje podporów. Też bardzo fajnie w podporach jest się uczyć tej dynamiki ruchu i budowania napięć i timingu napięć między tymi mięśniami, które są z przodu, a tymi mięśniami, które są z tyłu. Wychodzisz do pozycji V. Noga cię wyciąga w sufit. Zjedziemy sobie kolanem do klaty i stąd od razu wyciąga noga, lekko odbijasz się swoją stopą. Powrót,
wyciągnij, odbij, wróć. Bardzo lekko, żeby nie było tak, że przejdziemy do stania na rękach, a potem do leżenia na plecach. Wyrzuć, wyjedź do klatki. Lekko wyrzuć, wyjedź do klatki. Lewa noga uderza na początku, potem prawa noga odbija od ziemi. I jak jojo, odbij, wystrzel, odbij, wystrzel, jeszcze dwa, odbij, wystrzel, odbij, wystrzel. Chwila przerwy na odpoczynek, nie spieszmy się. Zobaczcie, że dużo pracowałem tą nogą do stłumienia ruchu, więc te mięśnie z przodu też wykonały dosyć mocną pracę. Połóż na płasko, usiądź na pięcie. Jeżeli są takie osoby, które na pięcie nie mogą usiąść, wałek podpięty, poduszka, będzie bardzo ok. Jak widzicie, dużo wody się ze mnie leje. No, bo wypiłem kawę wcześniej, zjadłem ciastko, to raz. A dwa, że przy treningu powięziowym właśnie tak jest, że ta woda z nas wycieka, ta zastana woda z tych naprężonych miejsc w tkance powięziowej zostaje usunięta przy skurczu mięśniowym. Potem, kiedy jest rozprężona, zastępuje ją woda, która ma bardziej takie właściwości ciekłokrystaliczne i jest zdrowa dla naszych mięśni. Dobra, nie będę tutaj przeciągał. Druga. Kolano do klaty. Wystrzel. Zobaczcie, tutaj przechodzę przez zgięcie kolana i znowu je prostuję. Noga w powietrzu prosta. I teraz uginam lewe kolano i ono mnie znowu odbija, prostując kolano. Hop. Do klaty. Wystrzel. Do klaty. Wystrzel. Jeszcze trzy. Dosyć intensywnie. Okej. Nie będzie to trening, w którym będziemy powtarzali bardzo dużo tych samych ćwiczeń. Jestem raczej zwolennikiem tego, abyście zaczerpnęli stąd pomysły na ćwiczenia. Potem przenieśli je do swojego treningu, do swojej codzienności. Więc pozwólcie, że teraz zmienię ćwiczenie na troszkę odciążające nasze barki, bo dużo pracowaliśmy w podporach i tym wypchnięciu barków do przodu. W ramach odpoczynku powzmacniamy trochę wyprost biodra. Spojrzę tylko w przestrzeń i dowiem się, o co chodzi. Teraz jestem piękniejszy. Palce szeroko, palce patrzą w przód. Odkładasz dłonie pod barkami. Wypychasz pupę do góry. No ja wiem, że u niektórych będzie ten zakres. Zrób ten zakres. Rób go wiele razy i powinien się powiększyć przy prostej pracy mięśniowo-powięziowej. Jeżeli nie, skontaktuj się ze specjalistą. Wypchnij biodra do góry. Wdech. Usiądź. Proste nogi. Wiem, że to będzie ciężkie. Wydech. Jak zrobisz tutaj? Super. Masz poczuć ciągnięcie tu. Może się pojawić ciągnięcie też tutaj. Ugnij. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. O, kliknęło. Wydech. Wdech. Górna pozycja. Odchyl głowę i ściągnij łopatki. Wdech. Miałem nie mówić o wdechu, wdechu. Mało męczy to ćwiczenie. Jeszcze dwa powtórzenia i przejdziemy do fajniejszej opcji.
Dobra. Plajometria numer 2. W zasadzie to numer 3, bo już skakaliśmy wcześniej. Tylko wam o tym nie powiedziałem. I dobrze. Bo robiliście ciężką rzecz, nie wiedząc nawet, że jest ciężka. Dobra. Ulubiona pozycja crossfiterów niedźwiadek. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Ale my będziemy w tym wszystkim elastyczni. Czyli robię skok do boku w taki sposób, żebym wylądował jak ninja. Cichutko i wróć. Zobacz, że robisz to, to ciche lądowanie, przez to, że zginasz kolana. Będzie tutaj dosyć mocne ładowanie na mięśniu prostym uda, na więzadle długim rzepki. I to jest ok. No, dociążanie mięśni i więzadeł jest potrzebne w naszym życiu. Odbij, lądujesz. Powrót. Zobacz to, co było wcześniej. Krótki dół jojo, lądujesz. Krótki dół jojo, lądujesz. Krótki ruch. Wyląduj jak najciszej. Żadnych łyg-łyg na plecach. Nic tu się za bardzo nie rusza. Jak lądujesz, to jest wydech, usztywnienie. Hop. No, dosyć wymagające. Mogliście zauważyć, że przy lądowaniu robię taki krótki, dynamiczny wydech buzią. I to jest ok, bo pomaga mi to zaangażować mocniej mięśnie brzucha do stabilizacji przy tym lądowaniu. Tu też nie ma bardzo dużo obciążeń. Niemniej jednak, jeżeli pracuję z osobą, która ma problemy z budowaniem tego napięcia na mięśniach brzucha, albo jeszcze czuje się niepewnie, to te takie celowane prace oddechowe w trakcie ćwiczenia, wdech, wydech, gdzie to jest wszystko takie przerysowane, jest jak najbardziej ok. Czasami po prostu potrzebujemy kogoś zmęczyć. Wtedy te rozwiązania są jak najbardziej ok, na poczet czego, że potrzebujemy wydobyć trochę kalorii z tej osoby. Jak pracujecie z osobą, która się dopiero uczy i nie ma takiej potrzeby, żeby ją tak dociskać w treningu, no to wtedy raczej idziemy w stronę tego, żeby nauczyć oddechu i żeby już umiała na poziomie takim nieświadomym trzymać to napięcie, co się równa z tym, że ona to rozumie i ma to zakodowane. Ale czasami jest tak, że chcemy po prostu kogoś szybciej zmęczyć, wtedy taki szybki wydech jest jak najbardziej ok. Dobra. Wyjdź do góry na jednej ręce, czyli to, co robiliśmy wtedy, tylko że oderwij łapkę i wypchnij jeszcze mocniej biodra do góry. Tu jest wolny ruch. Patrz za dłonią, wróć. Patrzę za ręką, palce już są skierowane do zewnątrz. Pcham piętami w ziemię, wypychają mnie. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. To mnie pcha w górę. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Znowu próbuję sięgnąć, wrócić, przeciągnąć taśmę boczną, wejść w rotację na odcinku piersiowym kręgosłupa, wrócić. Hop, wracam. Ręka wydłuża się ze stawu. Wracam. Przejdź do siadu skrzyżnego. On może wyglądać tak, jeżeli czujesz, że tam nadal są napięcia na tkance. To jest totalnie ok. Do przemodelowania tkanek potrzeba dosyć długiego czasu. Ale staraj się wydłużać kręgosłup. Dłonie do klaty.
Otwierasz szeroko ręce, otwierasz dłonie, patrzysz za siebie, wdech, zamykasz się, wydech. Wdech, wydech. Wdech. Dłuższy wydech, wracamy 4 sekundy, 5 sekund. Wdech, 2 sekundy. Dłuższy wydech. Aktywuje nam to nerw błędny. Czyli pobudzenie części przywspółczulnej układu nerwowego. Co się równa temu, że po prostu jesteśmy bardziej wychillowani. Ja opowiadam, wy nadal ćwiczcie. To już jest końcówka sesji. To ćwiczenie pomaga nam zdjąć napięcie z okolic barków, z okolic klatki piersiowej. Raz dlatego, że dosyć dużo pracowaliśmy w podporach, przez co napięcie się tutaj zbudowało. Dwa dlatego, że oddech nam trochę przyspieszył, więc automatycznie mogliśmy wejść w tryb hiperwentylacji, czyli takiego momentu, w którym nasze ciało potrzebuje więcej tlenu, a więc więcej zaczyna oddychać. Zaczyna oddychać szybciej, przez co przepona oddechowa nie ogarnia już tematu tak dobrze i potrzebuje wsparcia mięśni pomocniczych oddechowych. No a one znajdują się tutaj na górze. I teraz zostawienie tego w takim napięciu po treningu, w którym właśnie się hiperwentylowaliśmy, nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, bo to nadal jest gdzieś pobudzona ta część sympatyczna układu nerwowego, jesteśmy w takim trybie walki, gotowości, a chodzi o to, żeby w treningu wejść w ten tryb, ale potem z niego wyjść, żeby zacząć okres regeneracji i kolejny trening zacząć z poziomu bycia lepszym, a nie bardziej zmęczonym. Dlatego też to ćwiczenie otwiera Wam klatkę piersiową, a również okolice gardła, rozciągając równocześnie mięśnie barków i stymuluje przy dłuższym wydechu no właśnie to uspokojenie całego układu. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Kolejne treningi będą zawierały kolejne elementy, które można progresować w takim stretchingu dynamicznym, już nie tylko w postaci podporów i wykroków, ale bardziej fancy i przekombinowanych, a może nie przekombinowanych pozycji. Jeżeli ten trening był dla Ciebie za ciężki, to postaram się przygotować na ten kanał też materiały, które są troszkę bardziej zeskalowane, dostosowane do osób, które nie są na takim poziomie ruchowym. Jeżeli ten trening był dla Ciebie za lekki, dla mnie nie był, więc pomóż mi zbudować taką formę, jaką Ty masz. I co? I widzimy się następnym razem przy kolejnych treningach dynamicznych. Dziękuję Wam bardzo. To jest też ten moment, w którym muszę powiedzieć, że jeżeli Wam się podobało, to macie, proszę Was, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Chyba o to chodziło Pani za kamerą. O to chodziło? A, i zostawcie komentarze. Tak, odpowiedzcie oczywiście w komentarzach na to, czy może nie, czy Wam się podobało, ale czy potrzebujecie cięższego, czy potrzebujecie lżejszego, czego potrzebujecie. I to powinno na tym kanale się pojawić. I ja też się będę pojawiał regularnie, może już w troszkę lepszej kondycji, ale niekoniecznie nie po ciastku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.